Za niecałe 5 minut rozpoczynamy Tightled Tuesday szachusiowy. Z powodu tego, że Tightled Tuesday nam padł. Odwołane, dobra, definitywnie, dziękuję za informację. NM oznacza National Master, czyli mistrz krajowy. O, fajnie, prawie 40 osób, no 33 osoby, ekstra. No to będzie turniej, będzie, fajnie sobie się pobawimy. Ja tu liczę na rewanże z niektórymi zawodnikami. Ostatnio dostałem w ciry. Więc, panie Radosławie, proszę się tam obawiać troszeczkę tutaj, bo jestem w sztosie teraz. Okej. Dobra, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakie nagrody robimy? O, ja cię kręcę, słuchajcie. Nie mam pojęcia, jakie nagrody. Bawimy się po prostu. Uścisk prezesa, tak jest. Trzy minuty do rozpoczęcia, prawie cztery dychy ludzi ekstra. Jeszcze raz wklejam linka, trochę pospamuję, ale jak ktoś jeszcze nie widział linka do transmisji, to zapraszam. Aha, ja tu zerknę w ogóle, jak to wygląda z ustawieniami, żeby mi to wszystko grało. Faktycznie zapomniałem. To jeszcze chwilunia. No nie, no tak to nie będzie wyglądać. Sobie tutaj ponaprawiam parę rzeczy. Dobra. Mam nadzieję, że będzie wszystko działać. OK. Dobra, tutaj szachownicę zerknijmy. Dobra, teraz będzie chyba w porządku. 39 osób, elegancko. Wow, Wrotku! Dziękuję ci serdecznie. No nie wiem, co mam powiedzieć. To chyba muszę na nagrody w tą stówę tutaj wydać. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja cię kręcę. To już chyba nie pierwszy raz. Wrotku, pamiętam, że sypiesz tutaj hajs szachusiowi. Wow. Nie wiem, co mam powiedzieć. To w ogóle rekord rekordów, jeśli chodzi o te moje donaty. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Nie wiem, nie mam słów. No, kurczę blade. Dziękuję bardzo, no, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wrotku grasz tutaj, to będę skłonny ugodowo grać tutaj. Cigorindzie, zapraszamy na turniej, bo Tightled Tuesday nic się nie odbyło, znaczy odbyło się, ale serwery padły, tu masz link, zapraszam, system arenowy, jak masz ochotę. Gramy 80 minut, 3 minuty plus 1 sekunda. Oglądałem Hyde Park na kanale sportowym, oczywiście cały obejrzałem na żywo. Bardzo mi się podobał, świetnie wypadli arcymistrzowie, naprawdę chapeau bas. Fantastycznie opowiadali o szachach i w ogóle o tym wszystkim. Nie było nudno wcale. Chociaż ja bym ich oglądał, jakby oni opowiadali bardzo nudne, tylko i wyłącznie szachowe rzeczy, ale tak patrząc obiektywnie, jakbym był widzem nie szachistą, to myślę, że mogło się podobać. Bardzo fajne, tak. Tu się zgadzam. Mamy 40 ludzi, elegancko, jak na taki spontaniczny turniej, bardzo fajnie. No i życzę wszystkim powodzenia. No i grajmy, walczmy. W czasie turnieju też można się dopisywać. Okej, to jedziemy. Tutaj serwery nam na pewno nie padną. 3 minuty plus 1 sekunda to jest sporo. Okej, zagrywamy te H4 swoje.
Takie ruchy widziałem. I Hetman B3, tu będziemy atakować, tu będziemy atakować. Bierzemy jak dają. Tak, i tu spróbujemy E4 wcisnąć. Dobra, w przelocie bić czy nie bić? Bić. E4. Jakieś D5 będzie groziło, ale wcześniej bym chciał zagrać tutaj gońcem na E3. Chociaż też można chyba tak zagrać, tak. Ale goniec C3 wygląda dobrze. Tak, opinie były bardzo dobre, zgadza się. No może kulturalnie goniec na E2. Jakiś skoczek H5. Ja zróbmy roszadę. A E5 jakieś może spróbować? Nie, no D5 chyba. Zaraz ja tu mam chyba pionka więcej. Tak, pionka więcej. Wprawdzie teraz H4 mi osłabiło trochę króla. No na własne życzenie tą roszadę zrobiłem. Tak, tutaj się hetman gdzieś pakuje, ale chyba mam E5. I takie tutaj opcje skoczkiem na D5. Dokładnie. Tu zagramy. Tam jakieś sztuczki spróbujemy zrobić. Tutaj ten ruch chyba był lepszy. Tutaj po jakimś E6 jeszcze trzeba uważać na tego pionka H4. Może taki ruch król F2? Król F2 wydaje mi się solidny. Jednak tego skoczka nie wpuszcza, a grozi takie posunięcie. Aha, król F2 się zagrałem. Przecież jest taki ruch teraz, E6. Ale beznadziejny ruch zagrałem. Król F2. Jak się gra tajtler? Bardzo dobrze się gra. Tutaj chyba trochę gorzej. Wracam. Przeciwnik nie widział tego ruchu E6. Wymieńmy. No to chyba tak. Jeszcze wieża może zbić w zasadzie. Weźmiemy tu. Wtedy. Okej. Jest figura więcej, wyprowadzić trzeba resztę figur i sytuację ustabilizować. No tak, zagrajmy, żeby skoczkiem tutaj, żeby nie było szacha na C2. Tutaj grozi. Już mniej grozi. Tutaj to jakieś są opcje szacha na F6 z wymianą hetmanów. Jeszcze koniec B4, coś takiego widzę. Ale tutaj będzie szach, weźmiemy hetmana, nawet tak zagramy, to chyba będzie w porządku. W ostateczności mogę chyba oddać tą wieżę za tego gońca. A tutaj trzeba wybić na F5. Damy szacha i chyba tutaj zagramy. I spokojnie wybijam. Wieże dalej są pod widełkami, a więc tu się wszystko zgadza materialnie. Szach. Tak, zagrajmy G5. Możliwe, to też do wieżówki przejdę, że wybiję po prostu pionka. Chociaż tak i tak mogę zagrać jeszcze. Przedłużyć troszeczkę.
Szach i tu bijemy. Grozi goniec na d6. Dziękuję serdecznie i lecimy. Przypominam, że turniej arenowy można się cały czas dopisywać. Wklejam link, proszę bardzo, na czacie wrzuciłem link, jak ktoś ma ochotę. 44 osoby, ekstra. No to jedziemy. Może obrona Alechina. Wrotku piszesz, szachy gram od 35 lat, ja gram od 27. No jednak jesteś lepszy w stażu. D5, jakie zagramy. Ale sporadycznie i raczej słabo. Brak niecierpliwości. Ostatnio trzech moich synów zaczęło grać w szachy, także uczę się, bo mnie ogrywają. No to jest motywacja na pewno. Powodzenia życzę. Dziękuję Ci serdecznie za te piękny gest donata. No po prostu jestem w takim szoku. Coś wspaniałego. O ile to dobrze zabrzmiało. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Wrotku. Dziękuję za wszystkie followki, za wszystkie donaty, za obecność. Zapraszam na turniej. Gramy, bawimy się. Goniec B2. To chyba zrobię roszadę i tu wieża A8 będzie groźna. Ok, zwiążemy tutaj skoczka. Teraz pytanie, czy po H3 mogę zagrać skoczek na D4? Goniec wybije. Czy tu i tak jest dobra pozycja? Wybijam po prostu, psując strukturę pionków przeciwnikowi. Po wybiciu hetmanem jednak nie poszło. Może takie ostre A5, żeby tam coś podrapać na skrzydle. Okej. To wezmę chyba mimo wszystko, bo tutaj dają pionki. To biorę. Na F2. Okej, okay. No i jakoś aktywnie wierzą na różnobarwne gońce, tak? No zagramy skoczkiem. O, tak. Aha, tu jest bicie po prostu. O, to przesadzone jednak. Faktycznie dobrze wyszło dla, ale widzę dobrą opcję chyba. Albo i nie. No jednak mnie przeciwnik złapał. Troszkę się rozluźniłem w tej sytuacji. No tak. Pion więcej. No będę próbował grać to jeszcze, nie? Wygraną. Mimo wszystko. Goniec musi zwiewać. Dobra, ale widzę, że tu przeciwnik wie, o co chodzi w tej grze. Spróbujemy tak pionkiem się troszeczkę zahaczyć. A te pionki jak tam pójdą, może być różnie. Zagrajmy tak. No tu nie można wieżą, bo są widełki. Więc to stoi całkiem, myślę, że dosyć dobrze. Dobra, tak, zagrajmy. Przytrzymajmy gońca. Spróbujemy skoczek E2, skoczek F4 może. Dzięki, dzięki. Witam serdecznie. Okej. Przerzućmy się tak. Goniec F2 zostanie pewnie zagrany. Aha, to ja mam tutaj bicie. To nie może za bardzo być taki ruch. Zróbmy tak. Żeby spróbować się skoczkiem tak tutaj ładnie zakleszczyć, tu grozi bicie, no to też mogę w ten sposób chyba. Myślę, że tak, te pionki mogą być dosyć groźne, mam nadzieję. Bierze D5, to widziałem, czy bicie. To pójdziemy sobie królem troszeczkę wyżej. Chociaż tu podstawiłem, tak można było grać, może C6 nawet. Jak będę oddawał pionki, to też nie będzie dobrze.
Bierze, nie ma aktywności za bardzo. No właśnie, C6 muszę, żeby nie było wieży na D5. Spróbujemy sobie skoczkiem zagrać. Przeciwnik oddał pionka, na moje szczęście. Teraz to już jak wieża wparowała, to jest mega groźnie. Taką opcją. Nawet wieża bije na B3 z obroną. Nie no, to już wygrana jest czarnych. Nawet można sobie C5 zagrać. A tu podstawiłem. Tak? Tutaj? Tak, tak. Tak, tak. Pionki idą. A zagrajmy tak. Nawet tak chyba mogę zagrać. No wezmę pionkę już dla bezpieczeństwa. Też wygrana byłaby. Dziękuję serdecznie, było bardzo ciekawie. Mega ciekawie było. 49 osób, fajnie, fajnie, mamy prawie 5 dych. Kuba Chess, Kuba Chess. Powodzenia Kuba Chess. Zagrajmy sobie A4. No niech będzie gambit królewski. Troszeczkę spróbujemy zagrać romantycznie. Z planem D4, gonię C4. No to tutaj przeciwnik dał mi zrobić silne centrum, a pionka na F4 sobie odbijam. Jeżeli będzie bicie, to wieżę sobie wezmę. Myślę, że zagram sobie taki ruch A3, żeby tego gońca w razie czego schować. Dla bezpieczeństwa. Tutaj wszystko jest pod kontrolą, więc mogę sobie na to pozwolić. No tak, to wzięcie pionka, to biorę. Teraz ten goniec ma fajną ucieczkę tutaj, no to biorę wieżą. Ten skoczek jak tutaj wejdzie, no to ja mam gońca A2, właśnie. I tu grozi B4, wzięcie skoczka. Pionek na D5 się trzyma, więc tu jest wszystko w porządku. Nawet chyba mogę wziąć tego gońca. Ja no zagram B4 po prostu. Wezmę tutaj na F4 zaraz i skoczek poleci. Cześć, cześć, a ADVMO Z. Ale macie te niki czasem. No, łamie język. Dziękuję za followka, Tymku. Tu się trzyma. Hetman F3. Jeszcze wzmacniam punkt D5. Bronię wieżę. Skoczek nie ucieknie. Można dołączyć oczywiście. Bardzo proszę. Wrzucam link. Dołączajcie do turnieju śmiało. Tu sprytnie wygląda, to tak, skramy chyba, broń atakujemy, skoczek cały czas podwisa, a tak jeszcze jest, dobra, to chyba dobra, chociaż nie muszę tak oddawać, mogę tak zagrać, no zagrajmy wieża E5, nie muszę oddawać wieży przecież, nawet wieża E6, wszystko się chyba trzyma, czy na pewno, nie spotkamy się pulchny, no chyba nie. Skoro tak piszesz, to pewnie nie. Dobra, no weźmy tego skoczka w końcu. I takie sztuczki tutaj z gońcem. Zobaczcie, jakie fajne się rzeczy dzieją. W tygodniu streamuję na razie raz. We wtorki. Także Tuesday, ale dzisiaj serwery padły na czeskomie, więc gramy sobie.
Ale może będę streamował więcej razy, zobaczymy. Zobaczymy, bo podoba mi się po prostu to. Póki są takie jesienne, jeszcze zimowe wieczory, jesienno-zimowe, no już teraz zimowe, no to wiadomo, że więcej się siedzi w domu, prawda? Więc jak tylko energii nie zabraknie, to zobaczymy, co się wydarzy dalej. Dobrze mieć kogoś w domu, kto lepiej gra w szachy. Tutaj Dobrotka było tak stwierdzenie. Oczywiście, że tak. Można się wtedy nauczyć, nawet jeśli to są synowie. Zgadza się. E4. Żono, możesz wejść do pokoju. Oczywiście, że możesz. Ale uważaj na słowa. Wybaczcie. Szachmat. Sorry, odpisuję tutaj jednak dużo tych bodźców z zewnątrz. Wszystko czeka 7, wybaczcie. Dobra. Czy ja to dobrze rozgrywam? No, para gońców. To powinno rekompensować tą taką w miarę równą pozycję. Zbiję to. Tutaj, ok. Myślę, że białe też są zadowolone. Wieża C8. Ok, to zwiążemy. Spróbujemy złapać tutaj przeciwnika. A, chyba złapiemy, bo tutaj grozi teraz D4. Właśnie. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, tutaj wklejam po raz kolejny link do turnieju. Można się dołączyć. No powiedzmy tak, tutaj będzie groziło po wzięciu pionka. Czy grozi w takim sensie, że po prostu wymieniamy figury? Czysta jakość więcej powinno być technicznie do przodu. No można tak zagrać obronę, teraz B6 i skoczek ucieka z powrotem. To go. Z taką opcją tutaj mamy, goniec A6. Takie tutaj ciekawe związanka. Przeciwnik się w to nie łapie. Gramy tak. Gdzie ten skoczek może? Już nie za bardzo może skoczek nigdzie ruszyć. To go chyba na H3 musi tylko. To go tam dziobniemy. Będzie chyba jeszcze prościej. No tutaj to na G4 z szachem. Mamy. Dziękuję ci, szachmacie. Maksymalna moc. Tutaj widzę, że pierwsze miejsce zajmuje. 55 osób. Wow. Fajnie, fajnie, że jest was tak dużo. Bardzo się cieszę. Mega miłe to jest. Mega, mega. Ok. Wygramy E4. Znowu będziemy tutaj gambit królewski męczyć. Dobra, skoczek tutaj, tak. Będzie C4. Białymi gram szkocką, włoską, no i to rozumiem, co chcę grać. Pytanko, co grać czarnymi? Gram Karokana i jest czasami zbyt dla mnie
zagmatwany. Przede wszystkim. Aha, grałeś wcześniej Francuza, ale to porażka. Lubię grać budapesztański, ale to rzadko grają i pytanie, co grać. No na E4 polecam ci grać obronę sycylijską po ruchu E4. Francuza to Nowara od razu wyrzucił. Bardzo trudny debiut i mało kto go poleca. Szczególnie na poziomie początkującym, powiedzmy, czy tam do pierwszej kategorii nawet, tak bym sobie odważnie powiedział. A obrona sycylijska. Karokan już jest ciut lepszy według mnie, bo jednak nie ma tych problemów z gońcem Ciosiem, ale fakt, tam strategicznie trzeba nieźle sobie pokombinować. Więc polecam ci obronę sycylijską i radzę się przerzucić jak najszybciej. I to koniecznie. Ok, przerzućmy hetmana na G3 tutaj. Title Tuesday grałeś oglądałeś u Hansena. No, my Title Tuesday gramy taki. To nie jest na Chess.comie. To jest. Na Chess.comie padły serwery, powtarzam, i dlatego gramy sobie tutaj taki swój turniej. No dobra, mamy pionka więcej. Teraz tak, goniec G5 z opcją wybicia. Ten goniec nie gra. Ojej, tu jest roszada. To teraz już na to nie pójdę. Może. Myślę, że tak na razie. I wrócimy po prostu hetmanem. Albo tutaj zagramy, bo na F7 będzie słaby punkcik. I na F4 niech będzie tak. A, okej. Spoko, spoko. To czyli wynika z tego, że jak padły serwery, to można znaleźć szachusia. Dziękuję ci za followka. No tak, będzie gonił mi gońca, to oczywiste. Po A5 zagramy sobie A4, żeby przytrzymać te pionki, które będą chciały atakować tutaj. To widełki? Aha, tu jest szach, ale tutaj mamy widełki. Znaczy nie widełki, tylko że atakujemy hetmana, tu skoczek jest atakowany. No, na szczęście też hetman jest broniony, więc nawet po takim ruchu hetman C7 jest bicie po prostu skoczka. Dziękuję serdecznie za te wszystkie followy i witam nowych widzów. Dobra, tutaj poszło, no to trzeba bić. Ok, zagrajmy tak. Taki szach może nastąpić oczywiście. A tu będziemy męczyć pionkę. Tu już grożą siatki matowe. Już goniec patrzy, tutaj goniec wiąże. Wszystkie pola, skoczek atakuje, hetman atakuje i jak goniec odejdzie, to tam na F7 pada. Tu po szachu jakimś to król sobie spokojnie ucieka. Jeszcze trzeba uważać na wtargnięcie wieżą na E2, jak skoczkiem gdzieś tam uciekł. Zawsze można sobie spokojnie zagrać drugą wieżą. Nie trzeba się nigdzie śpieszyć. No, 3 plus 1 dla niektórych to jest szybko. Ja sobie zdaję sprawę. Ja sobie zdaję sprawę. A teraz przynajmniej widzicie, jak ja się czuję grając Title Tuesday, jak czasu brakuje. Dziękuję bardzo. No, maksymalna moc. Gonię cię. Zobaczymy, czy to się uda. El Mariachi również bez straty w ogóle żadnej partii. Nieźle. Tutaj Babinicz również ściga. No i 55 osób. Fajnie. Bardzo się cieszę. Jeszcze tylko sobie zerknę jedną rzecz. Dobra, zagramy E5. Gambit królewski odwróconym kolorem. Okej. Okay. Ja mam taki wariancik. Goniec C7. Będziemy bronić pionka.
Dla początkujących słabego gracza, co jest najłatwiej? Po D4. Po D4 czarnymi, co dobrze zagrać. Na słabego gracza tak naprawdę myślę, że gambit hetmański po prostu. Można sobie popatrzeć obronę hetmańsko-indyjską, obronę Niemcowicza można sobie popatrzeć. Polecam obronę królewsko-indyjską. To myślę, że tak, na słabego gracza, jak zagrasz czarnymi królewsko-indyjską, to może być spory problem dla przeciwnika. Także polecam tutaj H5 twardo, będę bronił piony. Sycylijska. I zaś pójdą filmiki z David Czerw, Mariancello, Szkoła Szachowa Kalisz, inne dam znać. Spoko, spoko. Tutaj, no to można chyba tak obronić. Aha, że ty jesteś słaby w tym sensie, nieważne. Polecam ci nauczyć się obrony królewsko-indyjskiej. Znaczy się, no pouczyć się, zobaczyć z czym to się je. Bo to jest bardzo ciekawy debiut, który niesamowicie rozwija w różnych debiutach i w ogóle w takim, myślę, że ciekawym myśleniu szachowym. Bo tam jest bardzo dużo i taktyki, i strategii, i zrozumienia ruchów, i no wszystkiego po trochu. Dobra, ja tu gadu gadu, a tu pionki mi wiszą, które tak skrzętnie chciałem bronić. No musimy jakiś ruch z koczkiem aktywny zrobić. No powoli będzie mi to wszystko wisieć, kurczę blade. Dobra, tak, trzeba zagrać tutaj, atakować. Król na C3 stoi dziwnie. To H4, żeby mi nie zbił tutaj. Chociaż ta pozycja jest mega zwariowana. Nawet skoczek G6 widzę, teraz grozi. Król C3 nie stoi tak źle, wbrew pozorom. Tu mogłem zagrać tak, może. No tak, zagrajmy. Widełek nie ma, bo tu goniec broni. Teraz hetman. Tu mi wszystko wymienia. Dobra, wymieniamy. Bicie, bicie. Jakaś wieża F1. Hetman na G7 musi się trzymać, żeby było dalej związanie. Okej, okay. A to mamy cię, mój drogi przeciwniku, mamy cię. Podstawiłeś pioneczka, za co serdecznie dziękuję. Wiem, że to trochę brzmi dziwnie, ale nie ma litości. Z kim nie gramy, trzeba cisnąć. No ale było ciekawie przynajmniej, trzeba przyznać. Znaczy, ja to tak oceniam. Okej, okay, arenka jeszcze będzie trwała 50 minut. Dobra, 56 osób. Jeszcze wkleję jeszcze raz link, moi drodzy. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na turniej. Bez haseł, bez niczego. Gramy sobie 3 plus 1. Dosyć żwawo, dosyć szybko. Czy mi się wydaje, czy Hikaru Nakamura zniknął ze streama? D4. O, Chigorint. Witam cię, Chigorincie, po raz kolejny. Ja do ciebie się znowu odezwę. Wiem, że to trochę tam trwało, ale odezwę się. A, obrona Chigorina. No tak, jak żeby inaczej. Tak, wrzucę to na pewno na YouTube'a. Okay. To ranse. Dzięki. Okej, okay, no to myślę, że goniec D2. Bez sensu. Goniec D2 bez sensu, przepraszam. Bo można było tutaj go wyprowadzić, ale z drugiej strony jak skoczek nawet E4, to goniec E1. Myślę, że się będzie jakoś to trzymało. No właśnie. Pytanie jest takie, ile tak twoja partia ma ruchów, jak mi się uda powyżej 40, to jestem dumny. O, myślę, że 40 ruchów wytrzymać, nawet jak ja bym wytrzymał z arcymistrzem, to jest sporo.
Tak, można sobie w ten sposób to jakoś tam, myślę, że kminić. Myślę, że tak, fajnie. 40 ruchów to sporo. Dobra, tu muszę się skrzętnie bronić. No i lecimy chyba tam z atakiem na króla. Ja bym zrobił krótką roszadę, Cigorint. W twoim miejscu. Tutaj lecimy. Hetman B7. Jak się teraz bronić? Też ja widzę pewną obronę, ale ona jest dosyć chyba nieprzyjemna w ruchu. Nie będę tutaj podpowiadał, ale król D7 chyba jest ok, bo tutaj jak bije B7, wieża B8, więc na B7 nie zbije, a jakiś tam hetman D5. Ten król będzie tu tańczył niebezpiecznie. Może jakaś kontra F4. O, właśnie, F4 będzie i wezmę pionka tutaj. F4. A, mogłem jeszcze zagrać D5, przecież wziąć figurę tutaj na C6. Związanie. Wszystko jest oczywiście jeszcze możliwe. Nie można bić, zauważcie, bo hetman pada. Jest niedobrze. Okej, no to teraz zagramy te D5, nie? Można szacha wtrącić. Jak król pójdzie tutaj, to my mamy. To mamy mata na E5 teraz. Dziękuję. 58 osób, fajnie. Do 6 dych dobijemy. Dwie osoby jeszcze dojdą sobie pograć. Zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, że jest was ponad setka. Jest to bardzo miłe. Czuję się bardzo dowartościowany, że jest dla kogo tutaj streamować. Kuba Chess, gramy drugi raz ze sobą. No znowu E4 zagrajmy. No to znowu zagramy F4. Ok, przyjął. Gambit królewski. Zbił od razu, proszę, proszę, odważnie. Shirov to by tam walnął już na F7. D4 zagram, bo po skoczek F6 będę od razu męczył. No i teraz E5. No i chyba jest ciężko. Figura znowu leci. No i tak to jest w gambicie królewskim. Jak ktoś troszeczkę nie wie, o co chodzi, to się robi bardzo niebezpiecznie. Bić trzeba, figura to figura. Sobie oczywiście na taki ruch skoczek C6, C3 mogę pozwolić, bo nawet właśnie tak jak poszło w partii, przy tej wymianie u mnie jest dobrze wszystko, bo mam figurę więcej po prostu. Wieża E8, wieża D1. I na punkt F7 znowu będę chciał napadać. Może jakiś ruch G4, nawet po hetman C8 G4 mogę zagrać, bo po wszelakich wybiciach na F7 pada na końcu, gdyż wieża patrzy z gońcem. Więc można tutaj nawet G4 spróbować i postraszyć G5, H6, no wybił, no to przeciwnik troszeczkę za szybko pograł. Dziękuję Ci, Kuba. Ok, R Krzysiek, powodzenia. No może tak trochę inaczej. B6 zagrajmy. Dałem nieprzewidzialnego mata. Gratulacje. R Krzyśku, gramy. Troszeczkę spróbuję. A, tutaj poszło. Okej. Może F5. Marczewiński pisze. Cześć, szachuj. Zacząłem grać w szachy po serialu Gambit Królowej. No to pewnie jak większość ludzi na świecie. Czytam dalej. Ok.
Znalazłem twój kanał na YouTube i tak się wkręciłem, że nadrabiam wszystkie filmiki. Robisz fajne kanały. Bardzo ci dziękuję za miłe słowa. Na zdrowie, niech służy. Niech służy. Uczmy się szachów. No, ta wymiana tutaj na F6 chyba nie była najlepsza dla białych, też mi się wydaje. No, tego gońca tak oddałeś, Krzyśku, tutaj szybko. Bez żadnej walki. No tutaj jakiś D6 sobie mogę spróbować zagrać. Skoczek na D7. Para gońców zawsze tu jest spoko. To jakbyś mógł spojrzeć, ile ruchów było wykonane po partii Arek, ale musisz mi przypomnieć, jaki ty miałeś tutaj nick. Albo w ogóle o sytuację, jeszcze raz poproszę, bo trochę straciłem wątek. Chodzi o te 40 ruchów, tak co pisałeś, ale dokładnie. Graliśmy razem, mam rozumieć. Dobra, tak, zagramy sobie. Ominąłem twoje pytanie, już czytam. Aha, zgadza się, już czytam, czytam, wszystko zdążymy. Jak po D4 czarny gra skoczek F6 i E6, to jaka to jest obrona? Obrona Niemcowicza to się szykuje. Oczywiście to można przejść do różnych schematów. Trochę na 8. Ale głównie obrona Niemcowicza po tych ruchach się zaczyna. Dobra. Muszę tak. Tak bronić. No goniec sobie będzie stał. Zawsze tu się wymieni za skoczkę albo za gońca. Dobra, i teraz tak. Pytanie, czy zamknąć tą pozycję? Ja myślę, że zamknę tą pozycję. No, zamkniemy. No, ten ruch na pewno nie jest dobry na C6, bo skoczek B6 i na C4 ci wskakuje, więc ja tutaj sam zamknę C6. Pytanie, co mają grać białe? Bo ja tu mam opcję G5. A co białe mogą zrobić? Po prostu ciekawi mnie, ile tak jest średnio ruchów w partii. Okej. Ale na którą partię mam zerknąć? Nie rozumiem, jakie statystyki mam zobaczyć. No dobra, tak. I tu chyba E5 jest silne. Bo skoczkiem z F trzeba wybić. O, król wybił, to tak. Oj, za szybko. Leci materiał. Ten materiał biorę bez wahania i gramy G5. Ok, po tej partii nie miałem posunąć. Tutaj widać, 26 ruchów jest aktualnie. Szach damy? Szach coś daje? Daje, bo jak będzie F3, to tutaj bijemy. Aha, mój przeciwnik zaraz zagra tutaj. Dobra, musimy wrócić i tu się bronić, bo wieża H1 groziło i tam jakieś maciki. O, właśnie, właśnie. Trzeba myśleć o swoim tutaj królu. Co bym bardziej polecił dla początkującego? Obronę Niemcowicza czy królewsko-indyjską? Teoretycznie w Niemcowiczu może jest łatwiej wyprowadzić figury i grać pozycję tak mniej więcej bardziej symetrycznie, tak bym to ujął. Ale ja jestem w królewsko-indyjskiej niemalże zakochany, więc oczywista jest tutaj odpowiedź. Polecam królewsko-indyjską mimo wszystko. Na poziomie takim początkującym, jak będziesz się spotykał z podobnymi zawodnikami do siebie lub nawet troszeczkę mocniejszymi, to myślę, że powinieneś sobie radzić tak naprawdę. Tutaj skoczek E5 jest groźny, ale tutaj wisi pionek. No zobaczymy. Właśnie skoczek na D4 będzie dobrze stał. O, tak spróbujemy. Aha, tutaj. Okej, okay, tutaj się wszystko broni. Muszę tak. Dobra, no koń E5 trzeba bronić. Proszę bardzo, jeszcze raz wklejam link. Bardzo proszę. Cześć, 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 witam wszystkich. Dobra, obronię pasywnie tego pionka. Tutaj oczywiście czarnymi mogę sobie grać powoli.
te swoje plany. Okej, to tak wskakujemy, inaczej E3 będziemy atakować. Dobra. A jakbym zagrał. No dobra, to teraz tak z powrotem. No to teraz zagramy tak. Tam z siatkami matowymi. Niebezpieczna sprawa. Dziękuję, Krzyśku, za grę. O, Alcybiad po dwóch pierwszych porażkach wziął się do roboty. Widzę, idzie jak burza teraz. Dziękuję, dziękuję. No i lecimy dalej. 60 osób, fajnie. 60 osób w sumie gra. Jak na taki spontan, słuchajcie, bardzo. Bardzo dobra frekwencja. Jest z kim pograć. Myślę, że nikt nie ma przestoju. To teraz tą królewsko-indyjską spróbuję zagrać, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Widzę, że biały gra dobrze. C4. Goniec G5, tak można. To H6 sobie odpędzimy. Gońca tu bicie jest słabe na F6. Tu widzę, że biały wie, o co chodzi. No to troszeczkę królewsko-indyjska wygląda inaczej. Tak się troszeczkę nie gra. Co tam, Michale? Smutne tutaj emotki. Co się stało? Przegrałeś jakąś partię wygraną? Tak, Arku, przepraszam, to zapomniałem, ile tam ruchu było, faktycznie. Dobra, to teraz tak. Tu chyba E6 trzeba zagrać, próbować centrum tutaj gonić. Zaraz przegrałem. No nie, no, mam nadzieję, że nie. To tak, goniec G3 i skoczek H5 sobie zagramy. Tego gońca sprzątniemy. No niby ten pionek jest słaby, ale zawsze go przez D5 mogę przepchać. Nawet oddać w najgorszym wypadku. Nie, no remis to nie, proszę pana. Gramy, gramy. No, to podstawka skoczka, to ja chętnie. Witam serdecznie. Dzięki za wszystkie followy. No, 13 ruchów teraz, no ale przeciwnik podstawił. Cóż ja mogę powiedzieć? Cóż ja mogę na to stwierdzić? No niestety. Witam wszystkich obserwujących. Titled Tuesday nie ma dzisiaj z tego powodu. O, jest Maciek, jest Maciek. Dobrze, Maciek, gramy. Titled Tuesday nie ma, bo serwery padły na czeskomie. Ojej, na G7 mogłem zbić. Maciek, no to ja nie widziałem. Ja tu ufam dobrej grze, a jednak, kurczę, blade, nie widziałem tego. Ale ty też podstawiłeś, niedobrze. Zbijemy tego skoczka. Dobrze, będę pamiętał, że tobie się nie ufa. Okej. Oj, wydaje mi się, że tutaj czarnymi nie stoisz zbyt obiecująco. Ale Maciek jak to Maciek. Różnie bywa. Zajdziemy sobie tutaj hetmanem. Prowokacja H4. Jeżeli jesteś na turnieju, tak, to powinno cię zaraz sparować. Tutaj trzeba też dołączyć, tam jest taki przycisk zielony. I co teraz z hetmanem się dzieje, panie Macieju? Chyba jest kiepsko z tym hetmanem.
Oksziński. Musisz tam kliknąć takie dołącz po prawej stronie na górze, takie zielone. Albo zarejestruj, coś w tym stylu. Dzięki, Maciuś. Ale musisz troszkę poprawić tą grę. Trochę za mocno grasz, za szybko. No w Sycylu B3, no trochę musiałem zmienić teorię. No oczywiście, że trzeba z tobą zmieniać teorię. Nie będę grał teoretycznie. Taki zawodnik. Babinicz, powodzenia. E4, no dobra. A może mój stary debiut, czyli obronę pirca spróbujemy. Czyli taka bardziej nowoczesna. Ten ruch teraz jest dobry. D5, po takim ruchu G3, D5 na pewno jest dobrym ruchem. Chodzi o to, że jak będzie wybicie, hetman wybija, tu atakuje bezpośrednio. Okej, okay, a tutaj sobie atakujemy pionka na D4, na E5, przepraszam, tu będzie podważanie. Dokładnie, tutaj sobie wybijemy. Skoczek H6 z planem, skoczek F5. Dzięki, Luki, witam cię. Luki Luke. Okej, końcem myślę, że sobie zagramy na G4. Z opcją wybicia skoczka i skoczek F5. Takie są tutaj moje plany. Okej, i gramy skoczek F5 od razu, żeby pionkę atakować. Tak, skoczek C3 to zawsze. A tutaj to mogę wybić w ogóle. Chyba to zrobię bez wahania i E6. Jakiś hetman może wejść na G5. Nie, niby różnobarwne gońce, ale te pionki takie są. No E3, G3 są słabe. Czarnymi grami i mam roszady, mam dwie figury wyprowadzone, a przeciwnik jeszcze nie ma skoczka. No nadrabia. Oczywiście tutaj jeszcze się nic strasznego nie dzieje, ale atakuje bezwzględnie pionki. Król na F2. A może tak bezpośrednio spróbujemy coś tutaj zagrać. Okej. No dobra. Się chyba trzyma. Tak, spróbujemy. Jeśli H4, to hetman F5. Chcę tu po prostu otworzyć linię, atakować dalej. No G4 oczywiście jest możliwe, G4 to hetman D3. Mam opcję po prostu tutaj wymiany. Jeśli tak, to bicie tu, może tak, tu poleci, tu się otworzy. Powinno być w miarę dobrze. Dziękuję. Pozdrawiam. No muszę wybić niestety. A dobrze zagrał przeciwnik. No i wracam. Dobrze zagrał, bardzo ładnie. A właśnie, i tu nie mogę wybić. Kurczę, felek. To znaczy, chyba muszę nawet, bo tutaj to mnie zamknie totalnie. Wybiję tu, wybiję, będę miał jakoś mniej. Będę cierpiał. Oj, Babinicz, bardzo ładnie. Chociaż nie, tak, G5 jeszcze mogę zagrać, ale już bym oddał. No, czasem mi tak bywa, że jest dużo przewagi, się przegrywa. Kacprze. Tutaj wiesz, co 8? No nie wiem w sumie, jak tu reagować. Tak, tutaj coś się dzieje. Tak. Czy skoczek będzie miał ucieczkę? No jakoś tutaj znajduje. Gońca ma jakoś aktywnie na F8. Skoczka przerzucimy. Babinczu, bardzo dobrze się wygrzebałeś z tej pozycji, chociaż na początku nie wyglądało to dobrze. Ja niestety nie wykorzystałem jak trzeba. Skoczek C4. A co zacząć starać się grać zamiast D4 F3? Dla amatora takiego jak ja, który sobie tłumaczy każdy ruch.
Jeszcze raz, bo nie rozumiem. A co zacząć starać się grać zamiast D4? O, tutaj, zagadałem się. No, mam za swoje. Tak, spróbujemy. Jeszcze raz proszę o to pytanie, bo trochę nie bardzo kumam. Nie mogę wybić. Ale ból. Chyba muszę to wybić. Dobra, lecimy. Czy ja tu cierpię z tego powodu? Trochę cierpię. Trochę cierpię. Powrotem. No tak, dużo pionków mniej. Tutaj. No i to aktywnie chyba. Nie ma wyboru. Dobra, do góry pionek. Też tam coś spróbuję tym skoczkiem podziałać. Widziałem ten ruch. Tylko, że po swoim posunięciu dopiero. Muszę wrócić, a pionki lecą. Strasznie. O, udało mi się dać szacha tego paskudnego. No, sporo szczęścia tutaj miałem. Sporo szczęścia. No, dziękuję Ci, Babinczu, ale miałem w trąbkę, na pewno. W turnieju od razu dostałem w ciry, więc rozstawiłem szachy z czteroletnią córeczką. Zagrałem E4, na co Marysia powiedziała tonem szachusia: pozycja jeszcze nie jest taka zła. No świetnie, po prostu. Ja mam syna 3-letniego, ale jeszcze w szachy, jeszcze tam, że tak powiem, się nie bawi. On sobie czasem rozkłada, ale bardziej totalna zabawa i frajda, że coś tam stuka. Ale niezła historia, trzeba przyznać. No, pozdrawiam córeczkę. Do przedszkola zapisać proponuję na zajęcia szachowe, koniecznie. No to 0 na 7 wygranych. No to całkiem dobry wynik, no. Całkiem dobry wynik. Nie, no oczywiście żartuję. No ale to wiadomo. O, Alcybiad, jedziemy, Radku. No, trzeba się starać. Nie załamujcie się, nie załamujcie się. Trzeba się starać. Zagramy tak. Może od razu E5. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Spróbujemy. Ciągle gram białymi pierwsze ruchy E4, potem skoczek na F3. Coś bym zmienił. Rozumiem. No to zagraj sobie D4. Na przykład. A, tu podstawiłem. To co ja tutaj widziałem? No dobra, tutaj widzę bicie. Bez piona będę tańczył. Szacha dam, dwa szachy dał, jest okej. Długa. Jedziemy ostro. G4, żeby skoczek nie miał opcji.
No to ciekawa ciekawostka. Może tak? Czy Radek zagra E5? Zagra. Dlaczego by nie? G5 będziemy grozić. Odrobinkę. No moja pozycja do najlepszych nie należy. Nawet bym powiedział, że jest totalnie zła. Okej, no to muszę z jakąś kontrą uderzyć tutaj koniecznie. Tu jakieś opcje się pojawią dla mnie. Chyba nie. Chyba nie. Oj, oj, oj. No muszę tak. Jakość mniej. Totalnie przegrana pozycja. Jeszcze to związanie jest strasznie złe. Gramy tutaj. Wklejam link. Zapraszam, jeśli masz ochotę jeszcze pograć w turnieju. Powiedzmy tak. Tu grozi. Ale spryciula. Ale spryciula. Nie daje żadnych szans. O, no dobra. Cóż ja, biedny żuczek, mogę. Nie za wiele, niestety. No jest trąbeczka. Jest trąbeczka tutaj, panie Alcybiadzie. Znaczy się, u mnie jest w trąbkę. No tak, tu nie widać nic dobrego. Nic dobrego nie widać. Grozi skoczek na C3 po prostu. Nawet jak król ucieknie, to skoczek zagrywa. Tutaj wisi. Ale jeszcze spróbuję. Jeszcze widzę opcję. Trochę czasu na to straciłem, ale jeszcze powalczymy, czemu nie? Jak to wygląda teraz? Ha, dobra. Bije. OK.
jakieś powroty. O, to jeszcze Radku biorę. Biorę pionki. Uciekam, matów nie ma. Aha, tutaj pada. I chyba dorabiam. Chyba dorabiam. No, jest teraz z tej beznadziejnej sytuacji. Sorry, Radek. No, ale... Kurczę, wyszło jak wyszło. Tam oczywiście była wtrąba. W trąbę było, na pewno. A jednak się udało. Dziękuję wszystkim za followy. Jest was dzisiaj strasznie dużo. Bardzo się cieszę z tego powodu. 65 osób gra. Ponad 100 na czacie. Fajnie, fajnie. Tury na tory. Dzień dobry. Graliśmy chyba już nie raz. No niech będzie E5. Może Gambit Królewski? Nie, niestety nie. Dobra, takie hiszpańskie schematy tutaj nas interesują. Dobra, zagrajmy tak. Okej. Zgoda. Skoczek polatał trochę, się struktura ustabilizowała w miarę. No dobra, zagrajmy, tak. Goniec chyba niepotrzebnie na G5 wyszedł, tak mi się wydaje. Tutaj niby osłabiłem króla, ale nie ma się jak białe, jak dobrać do tego króla. No zagrajmy tak. Okej. I skoczek F5 zawsze go nie zbije. Czy mam jakąś grupę na Facebooku lub innych social mediach, gdzie zapowiadasz streamy lub turnieje? Tak, na Facebooku mam grupę. Właśnie tutaj na Mubocie ci się wyświetliło, zapraszam. Ale nie zapowiadam streamów, zawsze we wtorki gram, ale jak coś się będzie działo poważniejszego, to na pewno poinformuję. Zapraszam na Facebooka również, do polubienia strony Szachuś. Tak, na C5. Gambit wiedeński, rzadko spotykany, ale chyba spoko jest. Tutaj Alcybiada możecie podpytać o gambit wiedeński. Znaczy partię wiedeńską bardziej, a gambit wiedeński mniej kojarzę. Super by było, jakby się udało zrobić na przykład przesłonę, odciągnięcie, zaciągnięcie, atak z odsłony lub płynek szachowy i tym podobne. W sensie filmik taki nagrać, czy... No dużo jest oczywiście tematów szachowych, słuchajcie. Trzeba na to sporo czasu, żeby się do tego tam dobrze przyłożyć i fajnie wytłumaczyć. Wszystko przed nami. Coraz więcej ludzi gra w te szachy i są żądni wiedzy, aż można by powiedzieć, że dyktują warunki, co ma być. No i dobrze, dobrze. A podczas mojej gry... Okej, no troszkę jest za mało czasu, żeby na to wszystko. Wiesz, jak dużo gadam, to też słabiej gram. Coś tam staram się mówić, ale nie zawsze... W 100% to wychodzi, jak bym chciał. E4. No skoczek na D3 tu jest w ogóle killer. Myślę, że pionkiem nawet zbiję sobie.
Zajdę tak, wiesz, a tu. No wieża C8, zawsze brońmy, to co nam atakują, to brońmy. Okej. Gdzieś tam aktywnie można zagrać, a tutaj to biorę. Z planem wieża G8, ten G7 oczywiście na jakiegoś mata. Którzy arcymistrzowie grają obronę francuską? Wiem, że pan Bartosz Soćko grał prawie całe życie obronę francuską. Iwańczuka można sobie podpatrzeć. Jest tych arcymistrzów trochę. Tak, zagrajmy z panem Hetman G5 może. Ale nie polecam Francuza. Nie polecam. Kompletnie nie. Trudny debiut. Mało rozwijający. Szczególnie dla początkujących. Biorę. Tak, z powrotem. Przerzucę wieżę. Co sądzę o partii angielskiej? Bardzo fajny pozycyjny debiut, spokojny, wyprowadzasz sobie fajnie figurki, bez żadnych problemów. Tylko że czarne też nie mają chyba jakichś tam super problemów. Na partię angielską gra na przykład Maciek Klekowski, nasz polski arcymistrz z dużymi sukcesami. Tu grozi wieża H3. No tak, i wchodzi. I na G1 mat. Angielska jest spoko. Jak miał wybrać białym? Jak ktoś lubi spokojną grę, to jak najbardziej sobie angielską można sobie ćwiczyć. No dobra, mamy 11 minut do końca. A co myślę o obronie Czigorina przy gambicie hetmańskim? Wydaje mi się, no to jest rzadki debiut na zaskoczenie. Wydaje mi się, że to nie jest groźne. Totalnie. Z mojego doświadczenia wiem, że raczej to jest taki debiut starodawny. Nie polecam chyba go grać też tak naprawdę. Dobra. Oks Zziński. Gambit Królewski. Proszę bardzo. Dobra. Skoczek F3 zagrajmy. No i zagrajmy D4. Dobra, okej. Okay. Wymianę widział, wymianę zrobił. Ok, no ten ruch C5 nie jest najlepszy. D6 masz słabość i D5. To ja sobie stoję grzecznie i fajnie i długo. Ok, mogę nawet sobie chyba tak zagrać. Tak, sobie mogę zagrać A5. Tak, zawsze to widzę w przelocie. Słabość na A6 zostanie. B3, goniec B2. Taki plan widzę. Chyba że coś po drodze się zdarzy, wieża 8, dobra, tak. Witam cię, Bory. Pionek? Po prostu? Czy ja czegoś nie zauważyłem? Jak dają figurki, to je biorę. Oczywiście, że biorę. Coś chyba tutaj ci Oksziński nie wyszło w obliczeniach, tak mi się wydaje. No nie, wprowadźmy wieżę, będziemy bronić. Oczywiście mogło wziąć pionka, tak, ale wieża na D2 wchodziła. Po co mamy dawać szansę przeciwnikom? I tutaj już tactics się zrobił. Okej. Okay.
No i mogę związać tutaj na maksa, zbić za chwilę na e7, uprościć grę. Oj, to jeszcze mi przeciwnik tutaj pomaga. Dziękuję serdecznie. 9 minut do końca. Dzięki wszystkim za followki. Jest nas coraz więcej. Powoli zbliżamy się do 1000 obserwujących. To jest sporo jak na Twitch, szczególnie na szachy. Maksymalna moc. Dobra. E4. Proszę bardzo. E5. Maciuś. No bardzo proszę. Gambit królewski. Będziemy bronić tego piona. No dobrze, gramy G4. Tu. No ja chyba tak. Tak? Coś mi się tutaj przywidziało. Wyprowadźmy figurkę. Tak, obronimy. Na F4. Dobra, panie Macieju. Tutaj grozi mi wzięcie skoczka, teraz to dopiero zauważyłem. I słusznie. Więc robi się chyba nieciekawie. Troszkę się poplątało tutaj, no musimy wrócić. Nie wygląda to teraz dobrze. Są widełeczki, są. To jest atakiem. Dzięki za grę, Oks Ziński. Dlaczego szachiści francuskiej mówią, żeby jej nie grać? Może doszli do wniosku, że komputery już tak rozpracowały ten debiut, albo twierdzą, że może po prostu strategicznie francuska jest kiepska. I dlatego. Tak, przypuszczam, że tak może być. Dobra, mam jakość mniej, tylko ten skoczek jest uwięziony. Nalecimy po swoje, Maciuś. Okej, tu skoczek jest uwięziony, ale mnie tutaj wiąże jeszcze. Dobra. Aha, tutaj mam widełki na dwie wieże. Zbijam. A czy ja się od tego obronię? Oto jest pytanie, tak. Tutaj. Ale się dzieje w naszej partii. Szybko myślimy obydwaj. Zostanę z pionem mniej, jak to wszystko się wymieni. No właśnie, słyszę. No muszę. A teraz Maciuś, to jeszcze wieże zostają.
No masz. Chyba niczego nie podstawiam. Albo i tak. Okej. No tak, biały lepszy. Zdecydowanie. No, panie Maćku, widzę, że chcesz mnie po prostu ograć. No i chyba ci się to uda. No brawo, brawo. To coś tam pokaczałam faktycznie. No i cóż, na koniec turnieju mam poddać partię z panem Maciejem. No tak, bo tutaj wisi skoczek. Tutaj jak skoczek odejdzie, wisi goniec. Jest po zabawie. Maciek pisze, że mam poddać. Dobra, muszę poddać. Gratulacje. Dobra, ja już sobie wcisnę pauzę tutaj. Gdyż mamy 3 minuty do końca turnieju. Jest szansa, że Szamponiasty mnie wyprzedzi. Czy Szamponiasty jeszcze gra? Gra. I jeżeli Szamponiasty wygra partię, to ma szansę wyprzedzić mnie w turnieju. Zobaczcie, te arenki są takie dosyć... Nie wiem, czy sprawiedliwe do końca. No, chyba nie. Bo zobaczcie... Wszystkie partie wygrywałem, ostatnią przegrałem, a przeciwnik ma szansę mnie jednak wyprzedzić mimo wszystko, mimo jednej porażki na przykład. Ale to też rozegrał, no jak widać, tutaj o 3 partie więcej, więc teoretycznie tu jeszcze obciął czas. No wiadomo, no taki system arenowy, jest szansa oczywiście. No liczę na to, że się nie uda. Zobaczymy. No maksymalna moc na trzecim miejscu prawdopodobnie. Alcybiad jest na piątym. Ciekawe, czy zwycięży. No nie jest źle, no pewnie, że tak, Macieju. Gratulacje. No Szamponiastego ograłeś? Zobaczymy, czy Szamponiasty tutaj da radę. Szamponiasty gra, zobaczmy tą partię. Gra białymi, musi się wyrobić tutaj jeszcze w 2 minuty. Nie będzie to proste. Figura więcej jest u białych, tak. No jeszcze troszkę technicznie trzeba pograć. Chyba dobrze, raz przegrałem. Nie mój czas, wolę dłuższe partie. Ja się zgadzam, że dłuższe partie są lepsze dla początkujących, głównie, no nie tylko dla początkujących. W ogóle dłuższe partie są ciekawsze, no ale blica też grają, prawda? Czasem szybsze podejmowanie decyzji też tam czegoś uczy. Więc warto popróbować nowych rzeczy. No tutaj tak, no Szamponiasty ma szansę. Ma szansę Szamponiasty. Fajny nick w ogóle. Okej, okay, no to pionki lecą, tak, tak, widzi tutaj, no jak się ma 2-300 na licze się, to się trochę gra w szachy. Tu wtrącenie, okej. Okay. Jeszcze 20 minut ćwiczę, a tutaj 3 plus 1. Też z Szamponiastym miałem wygraną, ale uciąłem czas i na czas przegrałem. No nie, no to Radku, to nie można ucinać czasu tutaj, bo potem nie masz dodawanego. Szamponiasty wygrał, poddały się tutaj, El Mariachi się poddał. No tak, no to mamy zwycięzcę turnieju, Szamponiasty, gratulacje. No jakbym zagrał ostatnią rundę, może byłaby szansa, no ale nieistotne. O, jeden punkcik, no to się rzadko zdarza, brawo. Brawo, tym bardziej się cieszę, że nie udało mi się tego turnieju wygrać, bo to jest mój turniej, więc tak głupio troszkę robić swoje turnieje i swoje wygrywać. No ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Czy kto się kryje za tym nickiem? Czy nie wiemy? Nie dowiemy się pewnie. Okej, okay, ale będziemy pamiętać. Szampon, szampon. Będziemy kojarzyć. No i mamy kilkanaście sekund już do końca wyników oficjalnych. Chwilę czekamy. Zaraz zobaczymy te wyniki. Okej. Okay. Mamy oficjalne wyniki, tak się plasuje pierwsza trójka i zobaczmy jak tam reszta. Przelecę wszystkie tutaj niki. Nie wszystkie chyba widać na streamie, wybaczcie. Ale większość grała do samego końca, co mnie naprawdę cieszy. Dzięki serdeczne za grę. Gratuluję zwycięzcy i gratuluję wszystkim. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście zamiast Titled Tuesday.
Graliśmy szachusiowy Tag Let Tuesday na Lichesie. Dziękuję serdecznie za donaty, za followy. Moi drodzy, żegnam się z wami, ale...